większość, a często i całość budżetu czasu wszelkiej maści kursów strzelectwa obronnego dla osób cywilnych poświęcona jest problematyce pracy dwuręcz. I nic w tym dziwnego, bo od złotej ery Jeffa Coopera, jego zagorzałych zwolenników, wiemy dobrze. Jak strzelać bojowo, to stojąc stosunkowo szeroko, w postawie półfrontalnej, ewentualnie frontalnej, dzierżąc raczej pistolet niżli rewolwer na wysokości wzroku, koniecznie właśnie dwoma rękoma. Strzelasz inaczej, to się wstydź. Na chwilkę zamknijmy jednak podręczniki, manuale takich kursów i oddajmy się czynności nieco bardziej płochej, ale interesującej i jakoś tam praktycznej. Popatrzmy na filmy. Nie takie fabularne, ale przeciwnie, skrajnie dokumentalne. Nagrania monitoringu miejskiego, nagrania kamer policyjnych, na których przedstawiono przypadki realnego, ulicznego użycia broni palnej przez osoby cywilne. Z Polski takiego materiału nie uświadczymy i dobrze, bo wbrew temu, co krzyczą głodne sensacji, media w Polsce jest bezpiecznie, spokojnie, ludzie do siebie nie strzelają, ale z Brazylii czy ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej materiału będzie po kokardkę. Co zobaczymy? Ku naszej konsternacji okaże się, że cywile pracując bronią palną często używali na tych filmach tylko jednej ręki. Bo nie umieją cywile, niewytrenowani, niewyszkoleni, nie potrafią? Ano nie. Analiza materiału dowodzi, że wybór jednoręcznej platformy do prowadzenia ognia był na tych filmach nie tylko lepszym, ale często jedynym możliwym rozwiązaniem. Bo ręka słabsza, służebna była uwikłana w boju. Trzeba było zasłonić się przed kopnięciem, uderzeniem, ciosem jakimś, samemu uderzyć albo kogoś odepchnąć, aby broni dobyć w dystansie wpracowanym i oddać strzał. Albo łapka się zaplątała w ramionczko plecaka, w ucho od torby. Albo otoczenie nie bardzo sprzyjało pracy dwuręcz. Coś trzeba było odsunąć, na czymś się opuścić, czegoś przytrzymać. Skoro tak, to tematyka pracy bronią palną dzierżoną w jednym ręku powinna stać się ważnym tematem w każdym kursie strzelectwa obronnego dla osób cywilnych każdego szanującego się ośrodka treningowego. No a skoro tak, to nic dziwnego, że postanowiliśmy ten odcinek internetowego wideo podręcznika SPSS Self Protection Shooting System poświęcić właśnie tej problematyce. Pokażemy, jak prowadzić ogień akuratnie i szybko jedną ręką, jak jedną ręką wymienić magazynek i usunąć zacięcie i rozprawimy się doszczętnie z pewnym mitem szkodliwym, powszechnym, wedle którego jak prowadzicie ogień jedną ręką, to druga musi być skrzyżowana na piersi z dłonią gdzieś tam poniżej barku. Tematyka to mało może kolorowa, mało fascynująca, ale praktyczna, przydatna. Więc mam nadzieję, że cała rzecz się Wam spodoba. Ludzie w świecie bywali, mądrzy, powiadają, że o ile w przypadku pracy dwuręcz pewne żelazne, standardowe postawy mają sens, o tyle w przypadku pracy jednoręcz już nie. Bo jak musimy strzelać z jednej ręki, to pewno w wyniku złożenia jakichś szczególnych okoliczności, indywidualnych, unikalnych, a więc postaw byłoby zbyt wiele. Musimy po prostu podążać za naszym doświadczeniem, inteligencją, kreatywnością. Może i tak, ale wciąż trzech żelaznych reguł musimy pracując jednoręcz przestrzegać. Po pierwsze, nasza postawa musi być stabilna. Po wtóre, intuicyjna, wygodna, naturalna. No i po trzecie, powinna nam gwarantować bezpieczeństwo zewnętrzne od tego, kto na nas nastaje. Na przykład jeśli walczymy w bliskim kontakcie, to druga ręka powinna być w gardzie. Jak i musi być odporna na zagrożenia wewnętrzne, te, które sami dla siebie stanowimy. Na przykład druga ręka nie powinna latać przed nami, bo sobie stygmacik, dziurkę niezłą w dłoni poczynimy. Skoro tak, to jakie są owe różne możliwe kombinacje? Możemy stać w postawie frontalnej, półfrontalnej, półfrontalnej odwrotnej, przy czym druga ręka może być zarówno z boku, tak jakbyśmy jeszcze czegoś przytrzymywali, albo coś odpychali, z tyłu, jakbyśmy kogoś kontrolowali, co za nami się skrył, pilujemy go, chronimy, w gardzie, jeśli mówimy o walce wręcz, bądź w kieszeni, za paskiem spodni, albo między
guzikami koszuli, jeśli symulujemy uraz ręki i konieczność usztywnienia, umocowania jej w bezpieczny sposób. Jeśli idzie o ułożenie ręki, która dzierży broń, to możemy mówić zarówno o strzelaniu z ręki wyprostowanej, jak pół ugiętej, no i wreszcie tej, która przylega do biodra. W tym ostatnim wariancie dłoń może być albo ułożona w płaszczyźnie wertykalnej, albo tak modnie dziś pod kątem, skośnie. Podobno to dla wielu osób bardziej naturalny sposób trzymania broni, a ponadto rzeczywiście chroni przed zacięciem, jak ktoś pracuje w formule concealed carry i tu mu jakaś poła płaszcza lub marynarki fruwa. Jedną ręką broń można przeładować o podeszwę buta, o pasek spodni, bądź o kabur. Problem z tymi rozwiązaniami taki, że nie zawsze mamy przy sobie wyżej zmiankowane. Sztywny pas, sztywną, solidną kaburę i podeszwę o twardym, prostokątnym ranczu. Szczęśliwie zawsze jest z nami coś, co do przeładowania nadaje się nie gorzej, a towarzyszy nam na dobre i na złe. Rano, wieczór i w nocy to nasz zadek. Przeładowanie otyłek jest uniwersalnie skuteczne i wychodzi prawie zawsze, prawie każdemu. Wystarczy przestrzegać dwóch fundamentalnych reguł. Po pierwsze, podczas przeładowania podnieść nogę ku górze. Tę nogę, o której pośladek wykonujemy całą operację. W ten sposób zabierzemy staw skokowy, piętę i łydkę z trajektorii potencjalnego strzału, który może paść, jak coś nam nie wyjdzie i paluszek spadnie na spód. Powtórę, trajektoria ruchu broni powinna być skierowana do ciała pod kątem 45 stopni. Nie nadto pionowo, bo wtedy tarcie między górną powierzchnią broni szczerbinką a pośladkiem będzie zbyt niskie i nie za bardzo prostopadle do ciała, bo wtedy tylko się poobijamy, a nie przeładujemy. Jak to boi się, że zbyt gładkie ubranie nie pozwoli na takie przeładowanie, to jest w błędzie. Ja sam, kiedy uczyłem się tego manewru lat temu, Bóg wie ile, od izraelskich kolegów, to postanowiłem wytrenować rzecz na gołym tyłku. Wyobraźcie sobie moją żonę i jej wielkie, okrągłe oczy, kiedy patrzyła, jak 20-kilkuletni mężczyzna, jej samiec w sypialni zasłoniętymi zasłonami obija się glokiem chyba jeszcze generacji drugiej po gołej dupie. Zapewne miała wtedy wątpliwości, czy właściwego mężczyznę sobie wybrała na męża. Jeśli kto jednak trenować nie chce, bądź jest manualnie niesprawny, to może rozważyć przytwierdzenie do swojej broni przyrządów celowniczych z przednią ścianą szczerbinki ukształtowaną w hak. Wygodny, kiedy trzeba przeładować broń o ubranie. Takie właśnie są moje celownicze przyrządy Truglo TFX Pro. Pozwalają przeładować broń jedną ręką, zawsze i każdemu. We'll be right back.
wyłączeniem rzadkich, wyjątkowo jadowitych paskudztw jak double fit, wszystkie typowe, często spotykane zacięcia broni palnej możemy usunąć równie łatwo jedną, jak dwoma rękoma. Podobnie jak w przypadku pracy dwurącz, także pracując jedną ręką musimy uderzyć o stopkę magazynka, a następnie gwałtownie przeładować broń. Do uderzenia doskonale nadaje się kolano, kabura bądź kolec biodrowy, a do przeładowania, no cóż, jak zwykle strzelecki tyłek. Awaryjna wymiana magazynka wykonana jedną ręką z całą pewnością nie należy do podstaw naszego kurikulum, do strzeleckiego niezbędnika. Przydaje się nader rzadko, jest raczej trudna w wykonaniu, wymaga zdolności manualnych i sporego treningu. Mimo to wygląda pięknie, więc postanowiłem pokazać ją i to zarówno w normalnym, jak w zwolnionym tempie. W obronnym strzelectwie cywilnym tyleż samo wyborów racjonalnych, wyborów tego, co działa, co dowozi, ile wpływu mody. Mody, która czasami prowadzi nas w dobrą stronę, ale czasami wiedzie na manowce. Takie strzeleckie obyczaje, mody właśnie, wynikają z jednego z dwóch źródeł. Albo ze źródeł natury historycznej, coś kiedyś było rozsądnym wyborem w dawnych warunkach technologicznych na przykład, ale dziś już nie priczą, jednak tak robimy, bo się przyjęło. Albo wynika z sąsiedzkiego podglądactwa. W jakimś tam segmencie naszej branży, na przykład w strzelectwie mundurowym, wojskowym, policyjnym, albo w strzelectwie sportowym, coś jest rozsądnym wyborem. Spodobało się. Zmałpowaliśmy, zapożyczyliśmy, powtarzamy, a może to nie ma sensu. Przykładem takiego właśnie nierozsądnego zapożyczenia ze strzelectwa wojskowego, a także sportowego jest pomysł karygodny prowadzenia ognia jedną ręką, z drugą ręką skrzyżowaną na piersi, gdzieś z dłonią w okolicy barku. Jak powiadam, w strzelectwie wojskowym, skąd ten obyczaj się wywozi, rzecz ma sens. Rzecz ma także sens w strzelectwie sportowym, ale w strzelectwie obronnym, cywilnym,
stanowi grzech tak ciężki, że za jego praktykowanie powinno się delikwenta, bądź delikwentkę mazać smołą, tarzać w pierzu i oddawać na żer rozmaitym wielbicielom ASG, aby do tak uklejonego ptaszora, do jego kupra sobie postrzelali. Spójrzmy bowiem na wszystkie sytuacje, w których może nam się przygodzić, przydarzyć użycie broni jedną ręką. Czy w której z nich pomysł na prowadzenie ognia z ręką skrzyżowaną na piersi w ogóle będzie miał sens? Pierwsza kategoria, ręka potrzebna do czego innego. Czegoś się przytrzymujemy, coś odpychamy, coś odsuwamy, kogoś z tyłu pilnujemy, kontrolujemy, broniąc go. Z definicji ręka na piersi spocząć nie może, używamy jej do czego innego. Kategoria druga, ręka uszkodzona, postrzelona, dźgnięta nożem, uderzona jakąś pałką, kopnięta, boli. Co wtedy? No ja byłem w takiej sytuacji razy paręnaście, raczej wisi bezładnie koło ciała. Ewentualnie możemy włożyć ją za spodnie, do kieszeni, między guziki koszuli. Ale na pewno nie damy rady podnieść jej do góry i schwycić się za bark. To jest czynność bardzo wymagająca. Jak damy radę zrobić tak, to z pewnością także damy radę położyć tę rękę na broń. Nie będąc pewnym swoich doznań, może jest jakiś dziwny, spytałem o radę ortopedów uczonych, powiedzieli to samo. Tego rodzaju położenie nie jest naturalne, nie jest wygodne dla ręki, która uległa dyslokacji, złamaniu czy po prostu obiciu. Jak damy radę zrobić tak, to też damy radę zrobić tak, a z dwóch rąk strzelać mądrzej. Kategoria trzecia, najsmakowitsza, walka wręcz. Bijemy się, ciosy, kopnięcia, uderzenia. Jak postaramy się nawet na moment rękę, na przykład lewą z gardy, przenieść na krzyż, na klatkę piersiową, to zanim zdołamy drugą dłonią broń wydobyć bądź nacisnąć spust, dostaniemy bombę. Uderzenie nożem w szyję, pałką w głowę, po prostu pięścią albo nogą gdzieś w okolice czaszki. Jest po nas. Jak kto nie wierzy, niech sobie pójdzie na dowolny trening sportów uderzanych. Boksu, thai-boksu, kickboksu, krav magi, czego tam jeszcze. Warto sobie wziąć przyzwoite ochraniacze na zęby, bo będzie bolało. Spory kask, wybrać raczej jakiegoś leszcza, żeby za mocno nie bił i zadbać, żeby miał spore, ciężkie, miękkie rękawice, bo będzie bolało. W trakcie sparingu na moment opuśćcie jedną rękę. No tak właśnie, na krzyż. Co się stanie? Bomba. Natychmiast. Odruchem nie tylko sportowca, fajtera, ale także dowolnego ulicznika jest bić natychmiast, jeśli garda opadnie. To rodzaj bezwarunkowego odruchu każdego, kto cokolwiek ma wspólnego z walką wręcz. W związku z tym w walce wręcz ręka, ta, której broni nie dzierżymy, powinna być w gardzie. Przy twarzy, przy szczęce, jakoś blisko ciała. W ten sposób nie ulegnie postrzałowi, a będzie nas bronić. Pomysł na kładzenie ręki na krzyż, na klatce piersiowej w trakcie walki wręcz stanowi grzech śmiertelny. A więc panie, panowie, w cywilnym strzelstwie obronnym zapomnijmy o postawie z ręką skrzyżowaną na piersiach, bo tak strzelać nieładnie. O tym, jak skutecznie posługiwać się bronią palną, używając tylko jednej ręki, to byłoby na tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, za cierpliwość. Zapraszam na nasz kanał na YouTube, no i do Self Protection Shooting Academy. Tutaj, na strzelnicach sekcji strzeleckiej CWKS Legia Warszawa, możemy podtrenować wszystko to, o czym dziś była mowa, a także porobić mnóstwo innych, nie mniej interesujących rzeczy.